Cześć, siemanko, ja jestem Sunday i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Jak widzicie, jestem teraz w namiocie, bo jestem teraz już na zasiadce. Minęła właśnie doba, tylko była taka tragiczna pogoda, że nie nagrywałem dla was nic, ponieważ wiał strasznie wiatr i padał deszcz i nic się nie wydarzyło do tej pory. Aż do godziny 10:30, coś koło tego. Miałem rolkę właśnie koło tej godziny i udało się złowić karpia. Myślę, że w granicach 3 kilo, ale to zaraz wam jeszcze pokażę. Jak dojedzie druga osoba, to porobi mi zdjęcia i wam wtedy wszystko pokażę. Rybka oczywiście odpoczywa w worku, więc nic się jej nie dzieje. Zaraz wam wszystko zaprezentuję. Karp wziął na kulkę o smaku kałamarnica 22 mm, czyli na kulki Wratislavia Bites seria Carp Food, i do tego ta 22 była podbita pop-upem 12 mm bodajże, tak, 12 mm, więc na takiego bałwanka wziął ten karp, mały, ale cieszy, więc fajnie, że coś się udało złowić. Jeszcze myślę, że zostanę na pewno do jutra wieczorem, więc cała doba jeszcze przede mną. Może maksymalnie do piątku rano, ale to już zobaczymy. Bo później w piątek powinien mnie zmienić tutaj Sebastian na naszej miejscówce. A zaraz wam właśnie zaprezentuję, jak wygląda moja dzisiejsza miejscówka. Dobra, wyjdziemy z namiotu, to wam wszystko zaprezentuję. Jak widzicie, wiatr dalej wieje niestety. To wszystko prezentuje się tak. Czyli to jest ta miejscówka, którą wam pokazywałem wcześniej. Jedna wędka idzie tam, w tym miejscu pod wyspę. Natomiast branie nastąpiło z tej wędki. I ta wędka, jak widzicie, skierowana jest jeszcze dalej. Myślę, że od tego miejsca gdzieś koło 60 metrów w takich trzcinach. I czekajcie, przejdę z wiatrem. Tam właśnie miałem branie tego karpia, więc praktycznie delikatnie go tylko czułem na kiju, od razu w ponton wszedłem. Na szczęście nie wbił się za bardzo w trzciny i miałem pole do manewru, żeby go wyłowić. Chociaż nie powiem, że nie było ciężko, adrenalina od razu skoczyła, no bo prawie wziął tak energicznie, że wędka praktycznie spadła spod purek. No i co? I będziemy czekać. Mam nadzieję, że trochę ta pogoda się polepszy. Jak widzicie, fala jest. Stamtąd jeszcze chmura jakaś idzie, chociaż tam widzę, prześwit jest jakiś. Więc miejmy nadzieję, że przynajmniej coś się wydarzy. Że te karpie zaczną fajnie żerować i że złapiemy jeszcze jakiegoś, mam nadzieję, że większego. A karp, jak widzicie, odpoczywa sobie na spokojnie tutaj w woreczku. Tak prezentuje się moja miejscówka, zobaczcie. Wokół las, cisza. Dzisiaj ani żywej duszy tutaj nie było, więc wszystko praktycznie przez namiot zasłonięte. Wędki. Jedna tutaj na wyspę i druga tam. Ponton oczywiście pod nosem. Jak widzicie, skarpety mi się już suszą, bo niezła była akcja, że wbiegłem w skarpetach do wody, bo nie miałem czasu nawet ubrać woderów przy tym braniu, bo liczy się każda sekunda tak naprawdę w tym miejscu, skoro łowię praktycznie w samych trzcinach, więc fajnie, że się przynajmniej udało tą rybkę wyholować i że jest już co wam pokazać. No i mam nadzieję, że to nie koniec, że to dopiero początek i że uda się jeszcze jakąś fajną rybkę stąd wyholować. I tak jak wam już wcześniej wspominałem, rybka coś w granicy 2,5-3 kilo wziął na kulkę na bałwanka od Wratislavia Bites, kałamarnica 22 mm połączona z 12. No i wam zaprezentuję tego karpika. Nie jest duży, ale ważne, że jest. Taki karpik z wody PZW bardzo cieszy. Ważne, że coś wzięło.
Nie będę go już dłużej męczyć. Sesja zdjęciowa i leci do wody. No i dlaczego wcześniej nie mogło być takiej pogody? Zobaczcie. Ładnie się zrobiło. Wyjdziemy. Zobaczcie, jedna wędeczka tutaj. Nie przewoziłem jej. Natomiast tą spod wyspy przewiozłem i zmieniłem teraz na kulkę Tutti Frutti, też pop-up. I do tego jeden orzeszek podbija tą kuleczkę. Więc coś takiego. Ten jeden zestaw wywiozłem trochę wcześniej i on jest, powiedzmy, gdzieś tutaj. Jak się ten pas trzcin kończy o ten pierwszy, to tutaj mam zestaw. Natomiast na tym zestawie jest tak samo kałamarnica 22 z 12. Jestem po kolejnej nocce. Powiem wam szczerze, że jestem zdziwiony, że nic niestety się nie wydarzyło, bo pogoda była przednia. Trochę kropiło w nocy, ale ogólnie było spokojnie. Nie było w ogóle wiaterku, ale widocznie rybkom coś dalej nie pasuje. Wczoraj przewoziłem tą wędkę z wyspy. Myślałem, że coś może w nocy na nią weźmie, ale niestety jak zwykle przeliczyłem się, szkoda, bo liczyłem na to, że jednak coś uderzy, ale niestety woda PZW, więc nie ma co też się spodziewać nie wiadomo czego, ale nie ukrywam, że jedną rybkę, liczyłem na to, że tą jedną rybkę jeszcze jakoś fajniejszą wyciągnę po tej nocce, ale cisza. Ale jeszcze zaczekam, bo jest godzina coś koło 8. Ten karpik wczoraj wziął koło 10:30, więc może one bardziej im pasuje brania przed południem. Nie wiem, zobaczymy. Oby coś wzięło. Jeżeli nic się nie wydarzy do tej godziny, to będę przemieniał tą wędkę, którą widzicie o tutaj. Tą dalszą oczywiście. O tą wędkę. To będę ją przemieniał. Pewnie podejrzewam, że może zmienię też przynętę, bo tam jest na tego squida kałamarnicę. Może zmienię na krewetkę, może na wanilię, zobaczymy, bo tam śmierdząco nęciłem. Jeżeli nic się nie wydarzy, to zapewne siądę ze spławiczkiem i tak będę próbował coś złowić. Jak widzicie, tak wygląda moja miejscówka odnośnie miejsca, które nęciłem. To jest między tymi dwoma trzcinami, które tam widzicie. Tutaj widziałem już pierwsze oznaki. Zanęciłem zanętą z pinką i z kukurydzą. Natomiast zaraz donęcę jeszcze samą kukurydzę. I mam nadzieję, że tutaj mi się wkręcą jakieś fajne rybki i trochę połowie. Także co, biorę kukurydzę i nęcimy dalej. Będę musiał bardzo powoli podchodzić do miejsca, żeby nie przepłoszyć już ryb, które będą tutaj nam się meldować.
Dobra, jak widzieliście, kukurydzą już trochę zanęciłem miejscówkę. Teraz zobaczymy w takim razie, czy coś się wydarzy. 5 minut odczekam i biorę zespławikówkę i jedziemy z tematem. Mam nadzieję, że fajnie połowimy. Siatkę przez ten czas przygotuję i może coś fajnego wpadnie. Zobaczymy. Zobaczcie, mamy pierwszą rybkę. Zobaczcie, jaka piękna wzdręga. Oczywiście rybka wymiarowa. Zobaczcie, jakie ma kolorki. Przepiękna rybka. Oczywiście wypuszczam, wypnę ją i wypuszczę ją do siatki. Taka wzdręga będzie rybka. O, mamy jakąś fajną rybkę. Chyba ładna. O, bękarta mamy. Zobaczcie, jaki bękart. Na kukurydzę. Ale ładny przyłów. Nie mam podbieraka. Jest, zobaczcie, jaki grubas. Zobaczcie, jaki bękart. Delikatnie zapięty. Zobaczcie, jaka rybka. Ale ładny bękart. Czy może jak na bękarta nie jest jakiś urodziwy, ogromny, ale tak z wody PZW cieszy. Taka rybka. Do siatki. I co? Łowimy dalej. Zmiana na kukurydzę przyniosła fajny efekt w postaci fajnej rybki. Zobaczymy, co dalej będzie. Zakładam kukurydzę i lecimy dalej. Teraz dopiero montując dla Was ten filmik, zobaczyłem, że nie nagrałem zakończenia w tym filmiku, ale tak jak podejrzewacie, nic nie wydarzyło się więcej, oprócz tego jednego karpia. Bardzo mnie cieszy, że przynajmniej on wpadł, to jest najważniejsze. Natomiast zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału, żebym mógł dalej rozwijać się i coraz lepsze filmy dla Was nagrywać. Do zostawienia łapki w górę pod tym materiałem, oczywiście jeżeli się Wam podobało. I kliknięcia w dzwoneczek, żeby żaden film Was nie ominął. W środę będę miał dla Was filmik z Federa, więc serdecznie Was już zapraszam na ten film. I zapraszam Was na mojego Instagrama, na mój fanpage na Facebooku. Wszystkie linki macie na dole w opisie filmu. I co? Widzimy się kolejnym razem. Siemano!